A więc w zeszłym tygodniu mówiliśmy o dziecinności, że dziecinność i cielesność i ociężałość to są przeciwnicy wzrostu w nas. Dziecinność to nie jest atrybut. Dziecinność jest naszym przeciwnikiem. I w bardzo wielu miejscach apostoł Paweł i inni, także Jezus, mówi o tym, żebyście już nie byli dziecinni, żebyście odchodzili od tego trendu. Dlaczego? Bo Bóg potrzebuje nas w miejscu naszej duchowej dojrzałości. Żebyś wypełnił swoją wolę Bożą w Bożym Królestwie, dla Bożego Królestwa i dla Kościoła, nie możemy być dziecinni. Dlatego apostoł Paweł wiele razy mówi, nie mogę już mówić do was jako, nie mogłem do was mówić ze względu na dziecinność i tak dalej. Wiele przykładów było powiedzianych, więc Bóg potrzebuje nas w miejscu naszej duchowej dojrzałości. I nie mylmy dziecinności z dziecinną wiarą. Bo mam wrażenie, że czasami gdzieś widziałem, że to się myli. Dziecinna wiara, dziecięca wiara to jest wiara bez zastrzeżeń. Natomiast dziecinność to jest styl rozumowania. Dziecinną wiarę możemy zobaczyć, i to jest mój ulubiony przykład, powiem wam, kiedy Piotr wychodzi z łodzi. To jest dziecinna wiara. Jak będziemy mieli taką dziecinną wiarę w sobie ustanowieni, to myślę, że spełnimy ten warunek. Piotr wyszedł z łodzi wbrew rozumowi, wbrew doświadczeniu, wbrew wszystkim barierom, które miał w rozumie ustanowione. Po prostu usłyszał Boży głos. Na Boży głos zrobił krok, który cieleśnie by nie mógł wykonać. To jest dziecinna wiara, dokładnie taka sama dziecinna wiara, jak małe dzieci, które wychodzą na szafę i widzą tatę i mówi, łap mnie i skacze. I nie zastanawia się, czy ten rodzic zdąży te ręce wyciągnąć, czy jest w odpowiedniej pozycji. Po prostu on wie. I nie ma problemu, że nie ma tego skażenia, że ja mogę łupnąć o podłogę, bo nie ma takich doświadczeń. My jako dojrzali ludzie już jesteśmy inaczej ukształtowani. A więc nie mylmy dziecinności z dziecięcą wiarą. To są kompletnie dwie inne rzeczy. Dalej mówiliśmy w liście Jana, jest taki przykład, nie będziemy go oczywiście czytać. W kościele jest miejsce dla wszystkich. Dla tych, którzy są na poziomie dziecięcia, dla tych, którzy są na poziomie dzieci starszych, tam to jest dokładnie wymienione, ja o tym mówiłem, dla tych, którzy są na poziomie młodzieży duchowej, nie mówię o wieku, mówię o dojrzałości, i dla ojców duchowych. I apostoł Jan wszystkie te wymienia i trochę żeśmy to rozszyfrowali z jego na nasze, żebyśmy to mogli zrozumieć. Więc on nie ganił żadnej postawy, natomiast wymieniał te postawy i wyodrębniał je, żeby nas zachęcić do przechodzenia z jednej w drugiej. Celem jest wzrost, a nie bycie w jakiejś grupie. Dlatego, że naturalnym duchowym rozwojem jest to, że jesteś dziecięciem, potem jesteś dzieckiem większym, potem jesteś młodzieńcem, na końcu zostajesz ojcem. Jak szybko w naszym duchowym życiu będziemy to mogli przechodzić, to tym lepiej dla nas. Dlaczego potrzebujemy wzrostu? Dlatego, że wzrost zmienia perspektywę patrzenia. Patrzymy na to samo. Tam była historia, pamiętacie, o synu marnotrawnym? Patrzymy na to samo, ale z różnych etapów dojrzałości możemy widzieć różny obraz. I ten obraz może nas wprowadzać w błąd. Ale my patrzymy na to samo. Nie będę już nawiązywał, zachęcam jeszcze, jeżeli ktoś nie słuchał, odsłuchajcie. I w końcu perspektywa ojca to jest perspektywa patrzenia z góry. Nasza naturalna perspektywa to jest perspektywa patrzenia z dołu. Perspektywa patrzenia z dołu jest z założenia zawężona. Ona jest wąska. Widzimy tylko to, co jest koło nas. Widzimy tylko to, co rozumiemy. Widzimy tylko to, co możemy dotknąć. Perspektywa ojca jest inna. I my jako ten wzrost duchowy powinniśmy dążyć do tego, aby wchodzić w perspektywę ojca, żeby rzeczy oceniać z pozycji perspektywy ojca. Weźmy na przykład takie SCI. Ja taki na szybko taki przykład. Jedni się do tego włączają, inni się do tego nie włączają. Ale perspektywa ojca jest, że jest oddawana chwała,
że moje dzieci się gromadzą, że moje słowo może być wypełnione, że ja mogę tam działać. To jest z perspektywy ojca. Ale z perspektywy różnych ludzi wierzących może być tak. Ja się do tego włączam, fajnie, bo lubię, bo chcę, bo będę, a ktoś powie, a tam nie będziemy się jednoczyć, a to niech se tam robią zieloni po swojemu, czerwoni po swojemu, a biali jeszcze po swojemu. Jest perspektywa z dołu, bo oni mnie kiedyś skrzywdzili, bo tamtych nie zrozumiałem, a tamci byli jeszcze tacy, dlatego ja będę to, co umiem rozeznać. A że umiemy mało rozeznać, to jest osobny temat. Więc chciałem dzisiaj posunąć się dalej, znowu w tym nauczaniu i zapraszam was do tych wysłuchania tych właśnie myśli. Chciałem mówić, albo inaczej powiem, tytuł, który sobie sam wymyśliłem, to jest ja, czyli kto? I to jest takie zadanie pytania trochę z przekąsem, aby każdego zmusić do odpowiedzi ja, czyli kto? Kto? Kim ja jestem? Tak naprawdę, co jest we mnie ważne, co jest we mnie pierwszorzędne, a co jest we mnie drugorzędne. I musimy ruszyć jak gdyby ten temat od samego początku. Ja bardzo, jak się zastanawiam nad jakimiś, co Bóg chce, albo co Bóg pragnie, albo jaki może być Jego zamysł, to lubię przychodzić, zacząć czytać pierwszą Księgę Mojżeszową, początek stworzenia. Bo tam jest ten oryginalny zamysł Boży. Tam jest to oryginalny DNA, oryginalny plan, dlaczego Bóg stworzył człowieka, co mu kazał i tak dalej. Nie będziemy tego rozwijać, ale przeczytajmy Księga Rodzaju, pierwszy rozdział 26-27. I tam jest o stworzeniu nas, czyli o stworzeniu ciebie, mnie, kobiety, mężczyzny, brata i siostry. I pisze tak, następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata nad niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszystkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I oczywiście tu mamy bardzo dużo treści, ja tylko wyciągnę dwie myśli, które tutaj są. Stworzył człowieka na obraz nasz, czyli kogo? Ducha Świętego, Jezusa, i Boga. I to jest pierwsza myśl, ale słuchajcie, jaka jest druga myśl. W drugim stanie, w 27 pisze, stworzył więc człowieka na swój obraz i Bóg już mówi tylko w liczbie pojedynczej. A w związku z tym, że wiemy z Ewangelii Jana 4,24, że Bóg jest duchem, pamiętacie ten werset, nie będziemy go wyświetlać, to zostałeś ty i ja stworzony na Boży obraz, dokładnie na Boży obraz, przy którym brał udział Duch Święty, brał udział Jezus. Ale koncepcja jest Boga, stwarzam ciebie i mnie na swój obraz. A Bóg jest duchem, więc kim ja jestem? Nie może być inaczej. I teraz ktoś może powiedzieć, a tam grasz literą, a co to za różnica i tak dalej. Powiem wam, że to jest różnica. Że to jest różnica. Jak my o sobie myślimy. Jak my na siebie patrzymy. Przejdziemy o tym dalej. Więc Bóg jest duchem i ja jestem duchem. I to jest ta pieczątka główna położona przez Boga. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i zaprogramował, abyśmy jako duchowa osoba mogli się łączyć z Duchem Świętym. Stworzył w nas taką stację dokującą, jak ja to nazywam, żeby Duch Święty mógł w nas wniknąć i mógł zamieszkać. I Duch Święty mieszka nie w naszym ciele, to znaczy pośrednio tak, bo wszystko jest w naszym ciele, tak, ale nie w istocie naszego ciała, nie w istocie naszej duszy, ale zamieszkuje w naszym duchu. I Duch Święty, nasz Duch jest tą częścią, która się łączy z Duchem Świętym. Więc jesteśmy Duchem, mamy duszę i mieszkamy w ciele. I to będę dzisiaj powtarzał, bo ja sam potrzebuję sobie zmienić optykę patrzenia. My często mówimy, że ja, jako ja, mam Ducha Świętego, ale to nie jest to samo. Bo jeżeli ja jako ja mam Ducha Świętego, to znaczy, że myślę o sobie jako o cielesności i o duszewności, która ma ducha, a jest dokładnie odwrotnie.
jesteśmy duchem, który ma duszę i ma ciało. Potwierdzone to jest w pierwszy list Tesaloniczan 5:23 i pisze tam tak, że a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, niech cały was, wasz duch i dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana Jezusa, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I znowu pokazana dokładnie nasza budowa, tą, którą Bóg zaplanował. Cały wasz duch, w pierwszej kolejności duch, cała wasza dusza i całe wasze ciało będą zachowane na bez nagany. Składamy się z trzech sfer i każda ma swoje cechy, każda jest inna, każda jest przez Boga przewidziana do czegoś i co więcej, każda jest stworzona do uwielbienia Boga. Każda sfera. Duch, dusza i ciało. I to, żeby nie wybiegać, to w jednym z kolejnych będę trochę zwiastowań też o tym mówił, że każda sfera jest stworzona. Twoje ciało jest stworzone do uwielbienia Boga, twoja dusza jest stwierdzona, ale najważniejszy jest duch, bo tam się Duch Święty mieści albo zamieszkuje. Poprzez moje ciało kontaktuje się z rzeczywistością cielesną. To jest proste, tak? Jak chcesz doświadczenia na ten temat, jakby coś było gorącego, położymy rękę, to jest rzeczywistość fizyczna. Przez moje ciało kontaktuję się z rzeczywistością fizyczną. Różne bodźce, coś mnie zaboli, coś mnie łupnie. Ale to ciało też jest stworzone do oddawania Bogu chwały. W jaki sposób? Przez cześć. Czciciel, to będę też kiedyś mówił, nie będę teraz... to jest postawa. To nie jest coś, że śpiewamy. Czciciel to jest postawa. To jest to, że klękasz, to, że ręce podnosisz, to, że padasz. Druga sfera. Przez moją duszę kontaktuję się ze strefą intelektualną. To jest moja dusza, mój intelekt, mój rozum, który tam... Lubię coś. Wiecie, ja lubię dzieci na przykład, lubię dzieci. Ale może być tak, że powiesz, że ty w kościele coś lubisz. Bo ja lubię, jak oni tak śpiewają. Albo ja lubię, jak pastor mówi, bo on tak ładnie mówi. Ja będę nawiązywał tu do pastora, bo to jest... siedzi naprosto mnie. Chodzi o to, że mówimy często, ale to nie są duchowe rzeczy. To, że coś lubisz albo to, że coś nie lubisz, to jest kwestia naszych emocji, a nie sprawa naszego ducha. Często kościoły są oceniane, a tam idę, bo tam lubię, bo tam mi się podoba. Co to jest? Stawianie swojej duszy bardzo wysoko. Ona ma być nakarmiona. Ona ma być zaspokojona. Ona ma się tutaj, wiecie, po brzuszku poklepać i powiedzieć, dobrze, moja duszo. Ale to Bóg nie zaplanował. Bóg zaplanował, aby twój duch się poruszał. Dlatego, że duch jest stworzony do kontaktu z nim. Duch jest stworzony do łączności i to duch jest świadectwem w tobie, czy pewne rzeczy idą w dobrym kierunku, czy idą w złym kierunku. Jeżeli będziemy się przez duszę kierować, to wiecie, powiemy, o nie, bo tam jest za głośno, a tam są bębny, a tam jest coś, a ja lubię, a ja nie lubię, a tu mi się podoba, a tu się nie podoba. Kiedy przychodzisz do duchowego miejsca i jest tam rzeczywista Boża obecność, to w pierwszej kolejności patrz na swojego ducha, czy on się będzie poruszał, czy on będzie wibrował, czy on będzie odczuwalny w tobie, że on to akceptuje, że on to bierze. To jest nasze DNA, to jest nasz taki papierek lakmusowy. Dopiero potem możemy karmić swoją duszę, rozum, ale dusza nie może być na samym początku. Więc tak jak ciało oddaje cześć poprzez postawę, dusza poprzez uznanie prawdy, tak duch wielbi Boga. Uwielbia Boga. Duchowe uwielbienie. To dzisiaj tylko tyle. I dlatego zrozumienie różnicy między naszą duszą a duchem będzie wspomagało nasz duchowy rozwój. Dlatego, że będziemy wiedzieć, co należy budować, jak należy budować i z czego czerpać dla reszty naszego ciała informacje. Rozróżnienie tych sfer jest nam pomocne do przyjmowania Bożych duchowych objawień dla naszego życia.
potrzebujemy duchowych objawień. Ale kiedy na przykład czytamy słowo, albo kiedy słyszymy słowo, to ono trafia do naszego umysłu i tam jest na poziomie litery. My możemy mieć magazyn umysłowy, wiecie, napakowany literą, ale dopiero jak ta litera zejdzie na poziom duchowego objawienia, to przyniesie nam duchową korzyść. Wiecie, dużo ludzi jest, którzy są zapakowani wiedzą. Ja kiedyś rozmawiałem z tłumaczem Biblii, który tłumaczy i on mi tam o hebrajskim, o aramejskim i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie był człowiek nawrócony w ogóle. On, podejrzewam, że on mógł cytować całe fragmenty, bo był tłumaczem. On był tłumaczem, ale nie przyniosło mu to korzyści. Jego umysł był napakowany, ale nie było żadnego objawienia z tego. Więc możesz mieć słowo i trzymać go w magazynie umysłu, i nie dopuścić do tego, aby objawienie zeszło na poziom ducha. Co to znaczy słowo objawione? Co ja myślę o tym? Słowo objawione to jest takie słowo, które my usłyszymy, my się z nim zgodzimy, my go przyjmiemy do serca głęboko, do ducha i co więcej, my go ustanowimy jako nasz standard. Bez weryfikacji naszych pozostałych zmysłów. Jeżeli ja słyszę słowo, że Bóg chce uzdrawiać, to ja to przyjmuję jako absolutny standard, pomimo, że widzę, że ktoś jest chory. Pomimo widzę, że ja nie domagam, bo mnie na przykład noga boli. To jest drugorzędne. A ktoś powie, no ale moja noga nie została uzdrowiona, to widocznie już Bóg dzisiaj nie uzdrawia. To jest przyjmowanie objawienia przez umysł. Przez ducha go ustanawiasz, a dopiero patrzysz się po tym, co widzisz. I jeżeli nie widzisz, to zaczynasz się tak modlić, żeby to, co masz ustanowione w sobie, wewnątrz, stało się rzeczywistością fizyczną, którą oczy twoje zobaczą. Tak było w przypadku już wspomnianej chmurki, tak? Jak prorok się modlił. On widział. Co widział? No piękne niebo i jakiś tam punkcik. I mówi... Zaprzęgaj, bo będzie lało. No każdy powie, chłopie, tu nie lało od 2 lat. trzech. Ale on to w duchu widział. I modlił się tak, że to, co widział w duchu, musiało się zaistnieć na tym niebie. I kochani, jak czytam o takiej wierze, to ciarki mnie przechodzą. A więc duch, dusza i ciało. Ten trójpodział jest w nas i jesteśmy duchem, który ma duszę, i zamieszkuje w ciele. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to serce. Pamiętacie, w Biblii jest wiele takich przykładów, które mówią coś o sercu. No i teraz można zadać pytanie, no to ja już teraz nic nie wiem, bo tu mówisz o duszy, tu mówisz o duchu, a tam mówisz o ciele, a tu jeszcze serce. A gdzie serce? Więc serce to jest sfera naszego ducha. I w Biblii, ja powiem w ten sposób, w Biblii jest to używane zamiennie. Jest to serce to jest sfera naszego ducha. I Biblia często o tym mówi, na przykład Rzymian 10:10, sercem bowiem wierzy się, czyli nie umysłem. Tylko są 3 sfery i to serce musimy przypisać do jednej sfery. Na pewno nie jest, oczywiście nie mówimy o sercu fizycznym, tak, bo to jest pompa. Na pewno serce w sensie biblijnym to nie jest ciało, na pewno serce to nie jest umysł, więc pozostaje tylko dusza. To jeżeli miał, przepraszam, tylko duch. To jeżeli byśmy mieli jakieś wątpliwości. Ewangelia Marka mówi, kto nie zwątpi w swoim sercu. Tak? Czyli gdzie? Właśnie w duchu. W przypowieściach Salomona jest jeszcze lepszy 3:5 werset. Ufaj Panu z całego serca i nie polegaj na czym? Więc serce to nie rozum, tak? No tu już to jest łopatologicznie. Serce to nie jest rozum, serce to duch. I czy czytasz o duchu, czy czytasz o sercu, to są słowa, które zamiennie występują. Więc jesteśmy duchem mającym duszę, mieszkającym w ciele. I teraz nasze ciało ma oczy fizyczne i umysł karmi się tym, co widzimy. Tak, ja patrzę teraz na to zgromadzenie i widzę, mogę, nie wiem,
ilość ludzi podać, kolory, ubrań, to są wszystkie informacje. I ciało ma oczy, i to są oczy fizyczne. Ale wiecie, że duch też ma oczy? I to jest wiara. I kiedy duchowo chcemy coś rozstrzygnąć, to musimy użyć naszych duchowych oczu. To jest wiara. Kiedy wiarą przyjmujemy, nie musi to przychodzić przez nas rozum i najczęściej się nie będzie zgadzało to z naszym rozumem, bo doświadczenia mogą być inne. Ale duch się z tym zgodzi i duch karmi się wiarą. I kiedy duch karmi się wiarą, to przyciąga obecność Ducha Świętego, który przychodzi i zaczyna pakować, objawienie, słowo, to, co już miałeś zmagazynowane w umyśle, to, co już słyszałeś, to, co gdzieś tam jakieś informacje były przeczytane, zaczyna ci się to otwierać, zaczyna to być dla ciebie sensowne, zaczyna to być takim tłustym pokarmem. Biblia często mówi o pokarmie, ale też mówi o tłustym pokarmie, że jak się nasycisz tym, to ty wiesz, że jesteś nasycony, to aż wypełnia po prostu twojego ducha, aż ten duch jest rozgrzany, aż mu jest dobrze. Więc proces karmienia naszego ducha to wiara. I Tomasz, kiedy apostoł Tomasz, który był uczniem Jezusa, kiedy usłyszał o zmartwychwstałym Jezusie, to powiedział, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. On się chciał nakarmić przez wzrok, przez fizyczne oczy. Ale jak go Jezus podsumował? Jezus taką wiarę po prostu zganił. Mówi, taka wiara to nie wiara. Wiara jest wtedy, kiedy nie widzisz, a uwierzysz. Bo wiara, jak zobaczysz, to już nie jest wiara. Więc to jest dla nas też wskazówka, żeby nie iść Tomaszową drogą i nie dopominać się, że pierwsze nasze oczy muszą zobaczyć, a jak zobaczą, no to ewentualnie dopiero rozważymy, czy się z tym zgodzę, czy mi to będzie do mojej duchowości, czy do mojej koncepcji pasowało. Więc wiara Tomasza to jest to, co Jezus zganił. Powiedział, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, czyli nie użyli oczu fizycznych, a uwierzyli. Jak? Duchowymi oczami. Przyjęli to, co było powiedziane przez Niego. Więc prawdziwa wiara nie znajduje się w ciele, prawdziwa wiara nie znajduje się w duszy, prawdziwa wiara jest w duchu, tam, gdzie jest objawione słowo. Tam, gdzie mieszka Duch Święty, tam, gdzie są oczy wiary, które absorbują do naszego wnętrza to, co jest w duchowym przekazie. Wierzyć sercem i duchem oznacza wierzyć niezależnie od tego, co mówią fizyczne zmysły, oczy. Takiej wiary w nas Bóg szuka, bo jesteśmy kim? Duchem, bo jesteśmy duchem. I to miejsce wymaga duchowego karmienia. To miejsce wymaga duchowego pokarmu. Wiecie, intelekt można, czyli nasz umysł, nasz rozum, można różnymi rzeczami nakarmić. I są tacy specjaliści, że wam tak, przepraszam, wymłócą umysły, że będziemy tak nakarmieni, a na końcu powiemy, że i tak z tego nic nie wiemy, bo tak poobracali, tak powiedzieli i tak zachwalili, że ja już sam nie wiem. Więc intelekt można karmić i w zasadzie muszę powiedzieć tak, nasz rozum jest karmiony równolegle różnymi rzeczami, bo z jednej strony może być karmiony Słowem Bożym, a z drugiej strony będzie karmiony wszystkim pozostałym i to jest normalne. Rozmawiasz z sąsiadką pod blokiem, ona cię nakarmi, co się stało, co u Kowalskich, jaka podwyżka i co było. Czytasz, słuchasz telewizji, no to się dowiesz, że w zasadzie wojna już trwa i trzeba się pakować i jeszcze nie masz schronu, no to o czym ty w ogóle myślisz? Wiecie, karmi się... Nasz intelekt karmi się przeróżnymi rzeczami, a coś usłyszymy o inflacji, a jeszcze o tym strach zrobi swoje, zrobi spustoszenie. Dlatego ja powiem tak może śmiesznie, ale myślę, że to jest głęboko prawdziwie. W naszym rozumie jest miszmasz. Znacie takie słowo? Z ziemi cieszyńskiej. Miszmasz, czyli przeróżne informacje. Tak, i teraz o... Może być koktajl owocowy. Więc jest miszmasz informacyjny. Tak? I musimy na to bardzo uważnie patrzeć się, co staje się naszą treścią życia. Bo diabeł, przeciwnik i ten świat będzie chciał wpakować, żeby to był standard naszego życia. Ale standard musi gdzieś indziej płynąć. Tam, gdzie jest oryginalne, objawione słowo, oryginalna Boża obecność. Z ducha.
z Ducha Świętego. Co to znaczy? To nie znaczy, że my mamy wyłączyć rozum. Nie da się. Oczywiście, że nie. To nie znaczy, że nasze ciało mamy, nie wiem, teraz biczować, palić czy robić cokolwiek innego. Oczywiście, że nie. Tutaj chodzi o to, co jest na górze. Kim ty jesteś i co o sobie myślisz? Jeśli będziesz myślał, że ja jestem duchem i ta duchowa rzeczywistość musi być tą główną narracją, to będziemy zupełnie inaczej funkcjonować, niż będziemy myśleć, że nasz umysł będzie dyktował warunki naszego życia i naszego rozwoju. A więc człowiek jest duchem, posiada co? Duszę i mieszka gdzie? W ciele. Dobrze. Więc jako nowonarodzeni niemowlęta zaczynamy wzrastać. I to jest ten nasz punkt startu. Nieistotne, ja już trochę mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, nieistotne o tym, ile w zasadzie mamy lat, czy mamy 30, 20, czy 50, czy 100, kiedy się narodzimy na nowo, jesteśmy nowym stworzeniem. Zaczynamy nowe życie duchowe. Od tego momentu możemy sobie liczyć nasz wiek duchowy. Tak, i oczywiście on nie jest adekwatny do wieku fizycznego w tym sensie, że nie przebiega, wiecie, wieku fizycznego nie da się ani przyspieszyć, ani spowolnić. On po prostu ma swoje tempo. Natomiast wiek duchowy tak. Możemy go spowolnić bardzo i po 30 latach być dalej dzieckiem duchowym, ale możemy go też przyspieszyć, że nasza dojrzałość będzie następowała szybciej. I tu ważną informacją jest fakt, że nie jesteśmy tego w stanie zrobić bez Ducha Świętego. Bo w zasadzie Duch Święty w nas to buduje. Ale kiedy my nie wyrazimy na to zgody i nie będziemy w tym uczestniczyć, to Duch Święty na siłę w nas nic nie zrobi. I to jest druga prawda. I te dwie prawdy, one się nie wykluczają, one są obok siebie. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez Ducha Świętego, ale jeżeli się z tym nie zgodzimy i nie będziemy współpracować z Duchem Świętym, to On z nami nic nie zrobi. To znaczy mógłby zrobić, ale nie zrobi, bo taka jest natura. Więc jako narodzeni z Ducha, tak jak do Nikodema Jezus mówił, to jest zapisane w Janie 3 rozdział 6-7, możemy przeczytać, że co narodziło się z ciała jest ciałem. Jedna sfera. Narodzenie z ciała jest ciałem. A co narodziła się z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I to nie tylko, że nie chodzi tylko, że musimy się na nowo narodzić, ale ten dualizm zawsze nam będzie towarzyszył. I musimy go mieć pod kontrolą. Że to, co jest cielesne, to jest cielesne, a to, co jest duchowe, to jest duchowe. Że tu jest pokarm cielesny na talerzu, szynka, kurczaki i te wszystkie rzeczy, co lubimy, ale tu musi być pokarm duchowy. I on też musi być odpowiednią dietą. Że na początku, owszem, może być grysiczek duchowy, może być, wiecie, fajnie, ale jest czas, żeby dorosnąć duchowo. Jest czas, żeby głębsze pokarmy dać. Jest czas, żeby twardsze rzeczy rozgryzać. Jest czas, żeby patrzeć z perspektywy ojca, a nie z perspektywy młodego syna, który, tak jak mówiłem w zeszłym zwiastowaniu, jak się przytulił, to mówił, a śmierdzi chyba. Syn co wracał, tak, bo od świni śmierdził. To nie była perspektywa ojca. Chociaż to był fakt. I nie można powiedzieć, że to było kłamstwo. Ale to nie była perspektywa ojca. Perspektywa była ojca taka, że wybiegł. Czy znowu do drugiego syna, że a ten był strasznie, wiecie, warzeszkorz i kłótliwy, bo się kłócił z ojcem i strasznie go tam strofował. To jest fakt. To prawda. Zachował się okropnie, ale to nie była perspektywa ojca, bo ojciec do niego wyszedł. Tak samo jak do pierwszego syna. I ta perspektywa ojca, to jest z poprzedniego tygodnia, jest zupełnie inna niż perspektywa dziecka, który patrzy na tą historię. Więc mamy dążyć, aby nie wpaść w taką pułapkę, która się nazywa cieleśni chrześcijanie. I tu mówię, tutaj lekka kontynuacja z niedzieli, bo wiem, że pastor o ten temat mówił, ale
myślę, że warto to powtórzyć, co to są cieleśni chrześcijanie. To nie są chrześcijanie, którzy nie są zbawieni. Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian 3:1, możemy to wyświetlić, i pisał tak: ja też, bracia, nie mogłem do was mówić jako do ludzi duchowych. Ja też, bracia. Więc do kogo Paweł mówi? Do braci i sióstr. I mówi: nie mogę mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych. Jako do niemowląt w Chrystusie. Czyli Paweł przyjeżdża do kościoła, nazwijmy to, do ludzi wierzących. Tam nie było przypadkowych osób, które dopiero miałyby się kiedyś nawrócić. Nie, on był w kościele. On mówi do wierzących, on mówi do nas. I mówi: no ale tu, wiecie, no połowa z was to jest cielesność, tu aż huczy od tego. A więc cielesność może być w kościele. Cielesność może być we mnie. Cielesność może być w tobie. Cielesność może być w każdym z nas. I skoro Paweł o tym pisał, więc to było ważne, ważna obserwacja. To nie był jakiś tam margines błędu. To było ważne, że Kościół w Koryncie został w ten sposób podsumowany. To było zjawisko, które było zauważalne. Czy tak jest dzisiaj w kościołach? Ja nie będę oceniał, ale sami ocencie. On dalej pisze w swoim wersecie tak: czy jest kłótnia między wami, czy jest zazdrość, czy są podziały, czy jest postępowanie na sposób ludzki? No to już mamy odpowiedź, bo jeżeli takie rzeczy są, to jesteśmy cieleśni. A jeżeli nie ma, no to wszystko jest w porządku, jesteśmy pierwszy sort duchowy. Ale jeżeli jest kłótnia, zdarzają się podziały, jakieś grupki, jest postępowanie na sposób ludzki, ktoś się na kogoś obraża, no to tu jest zawarta odpowiedź. To każdy musi sobie dać tą odpowiedź. I kiedy się tak dzieje, kiedy my zaczynamy być cieleśni? Wtedy, kiedy nasz zewnętrzny człowiek, czyli ten umysłowy, bierze narrację nad naszym duchowym człowiekiem. Kiedy mówisz o sobie: ja jestem cielesny, mam ducha, owszem, świętego w sobie, ale dominantem jest umysł i moje ciało. Amen? Kiedy oni panują, kiedy ten zewnętrzny człowiek panuje nad naszym wewnętrznym, czyli nad duchem, i ten duch musi być podległy, to właśnie czyni nas cielesnymi chrześcijanami. Bo mi się coś podoba, a mi się nie podoba, a tu żeś mi wlazł za skórę, a tu żeś mi na odcisk nastąpił, a już się we mnie, wiecie, zagotowało. Już się we mnie zagotowało. Inne tłumaczenie tego wersetu pisze tak: rządzeni przez ciało albo opanowani przez ciało. Czyli ja, mój duchowy człowiek jest rządzony przez ciało albo opanowany przez ciało i nie ma specjalnie dużo do gadania poza tym, że jest. A Duch Święty stłamszony w naszym duchu, wiecie, do granic możliwości. I tak wygląda cielesność. To brało górę i zwyciężało nad Koryntianami. I ufam, że to nie będzie dotyczyło nas, bo każdy jako duchowy człowiek będzie patrzył na siebie, na swoją tożsamość właśnie przez ducha, którego mamy. Paweł pisze, że mieli Ducha Świętego, ale kierowali się normami i zwyczajami ludzi, którzy nie narodzili się na nowo. To jest dokładnie to. Masz Ducha Świętego, ale normy myślenia, normy postępowania, co się podoba, co się nie podoba, co głośno, co cicho, co krzywo, pochodzą ze świata. Nie ma rozeznania duchowego i nie ma rozgraniczenia duchowego. Człowiek zewnętrzny nie jest nowym człowiekiem, nie jest nowym stworzeniem. Ciało nie rodzi się na nowo. Na nowo rodzi się duch. Paweł pisze o tym właśnie w Koryntianach. Sam miał takie doświadczenia i on mówił tak. Paweł miał dokładnie takie doświadczenia, że jego ciało też się podnosiło. On w jednym miejscu pisze, że robię to, czego nie chcę. Nie będę teraz tego szukał, ale to są znane słowa. Robię tego, czego nie chcę. Tak? Czyli to, co nie chcę duchowo, ale robi to, bo cielesność gdzieś go zawiodła w tym momencie. Więc pisze, że robi to,
co nie chcę. Ale dalej pisze tak, ale ja nie pozwalam, by ciało mną rządziło. Co to jest to ja? Duch. Duch, czyli jego tożsamość była dokładnie taka, jak teraz mówimy. Paweł patrzył na siebie przez tożsamość duchową. Ja duchowo biorę moje ciało, moją duszę, mój umysł w ryzy, żeby nie podskakiwało, bo to się będzie zdarzać, bo nikt z nas nie jest ideałem. Będziemy różne rzeczy robić i najprawdopodobniej będzie to skutek naszej cielesności. Ale duchowość idzie w innym kierunku. I Paweł pisze, że ja nie pozwalam, by mną rządziło to ciało. To było w liście Koryntian 9:27. Więc mamy krzyżować właśnie swoje pragnienia, przyzwyczajenia, to stare pozostałości naszej natury, które są w nas. Kto tego dokonuje? Nasz wewnętrzny człowiek. Tego nie zrobi nikt z zewnątrz. Oczywiście może przyjść, zwrócić uwagę, powiedzieć, bracie, tam siostro, wiecie, widzę to i nie bardzo mi się to podoba, więc powinieneś nad tym popracować. Ale tak naprawdę nasz wewnętrzny człowiek, jeżeli nie weźmie w ryzy naszego umysłu, to z tego nic nie będzie. Więc potrzebujemy zasilania, bo sami z siebie tego nie będziemy robić. Potrzebujemy, nie damy rady zrobić, potrzebujemy zasilania. Skąd siła do takiego życia? Jednym z takich wersetów, które nam może w tym pomóc, jest Ewangelia Jana, to jest 7 rozdział chyba, tak, bo nie zapisałem, 37-38. W ostatnim dniu, a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął głośno i zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Więc kiedy duchowo przychodzimy do Jezusa, kiedy przez Ducha Świętego jesteśmy nakarmiani, to mało, że z siebie możemy wodę rzeki żywej uzewnętrzniać, to możemy jeszcze całe strumienie tego robić. Duch Święty jest tym, który nas karmi i jest to ciągłe. To nie jest tak, że raz nakarmił i już teraz ci starczy na 3 lata, bag jest napełniony w nas. Ciągły proces. Niech do mnie przyjdzie i pije. Nie napije się, tylko niech pije. Niech będzie w ciągłym aspekcie zasysania z Ducha Świętego. Kiedy będziemy w takim ciągłym aspekcie zasysania z Ducha Świętego, nasz duch będzie tak napojony, że będzie mógł wylewać poprzez ciało, poprzez umysł, dlatego że każda nasza pozostała sfera będzie mu musiała być poddana. Twoje usta, twoje słowa, które wypowiadasz, twoje myśli, które uzewnętrzniasz, to wszystko będzie kierowało ludzi, bo będzie miało zasilanie z Ducha Świętego. Innym takim wersetem jest pierwszy list do Koryntian 14:14-15. Jeśli modlę się językami, mój duch się modli, natomiast rozum pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. I znowu apostoł Paweł pokazuje dwa zupełnie osobne byty. Masz zasilanie dla rozumu, masz zasilanie dla ducha. Możesz to robić przez modlitwę, możesz to robić przez pieśni, możesz to robić w uwielbieniu, ale duch musi być zasilany. Rozum także. Nadnaturalne prowadzenie w nas pochodzi z Ducha Bożego. Paweł wielokrotnie o tym pisał i opisywał, jak to działa. Kiedy duch jest zasilany, to w naszym wnętrzu nasz duch pokazuje nam, umówmy się, takie czerwone światło, zielone światło. Robić, nie robić. I to będzie oderwane kompletnie od argumentów. W Dziejach Apostolskich są takie słowa tam zapisane, że duch nie pozwolił im iść. Pamiętacie, apostoł Paweł, tak? Duch nie pozwolił, ale zastanówmy się, jakie były argumenty za. Gdyby to Paweł nie duchowo chcłapał, tylko umysłowo. No to tak, są ludzie niezbawieni, no są, tak? Jestem już w tym mieście, no jestem. No to no głupotą byłoby nie zwiastować tutaj słowa. To są argumenty ludzkie i one są prawdziwe.
To nie jest fałsz, one są prawdziwe. Ale perspektywa z góry ojca widziała dużo więcej. Widziała, że nie ten czas duchowo, a czas w innym miejscu był prawidłowy. I przez Ducha Świętego, kiedy Paweł się komunikował, kiedy się modlił właśnie w językach, kiedy uwielbiał, nie wiem w jakim momencie to przyszło, pojawiło się czerwone światło. Nie tutaj. Przeszli do innej miejscowości. I znowu było to samo. I Duch Święty nie pozwolił im zwiastować słowa. No jak nie pozwolił, jak wiecie, no jest nakaz misyjny, no on obowiązuje. Mam zwiastować wszędzie, gdzie jestem i całemu światu i tak dalej. I możesz Boże Słowo na ten temat sobie ładnie ułożyć. Tylko, że duchowo nie trafisz. Duchowo poniesiesz klęskę. I to jest bardzo w nas subtelne. Dlatego, że nasze ciało będzie używało przeróżnych argumentów i będzie nas przekonywało, że na pewno to nie tak, bo przecież jest napisane w ten sposób i jest napisane w ten sposób. Wiecie, ile jest w Biblii momentów, kiedy pisze, że raz w lewo, a raz w prawo? Kiedy Jezus był z uczniami, to posyłał ich dwójkami, czy tam jeszcze, i mówi, nie bierzcie ze sobą nic. Tak? Ani szaty, ani stroju, nic. Idźcie zwiastować, tam was przyjmą, tak? Jest tak. Ale kiedy wysyłał, kiedy już był prawie aresztowany i w ostatniej modlitwie, to mówi, miecz sobie kupcie. Miecz sobie kupcie, bo się wam przyda. No to jak, brać coś, czy się zbroić? Dwa różne kierunki. W Kaznodziei Salomona, że jest czas budowania, jest czas burzenia. To są sprzeczności. Jak to można zrozumieć? Że coś się tam pomylili w tej Biblii. Raz mam sadzić, a raz mam wyrywać, tak? Bez Ducha Świętego przez to nie przejdziemy. Dlatego to będzie właśnie w naszym życiu bardzo subtelny głos. Mówiło ci teraz mów, a teraz nie mów. A rozum będzie ci mówił dokładnie coś innego i będzie do tego używał Słowa Bożego. Tak jak diabeł, kiedy kusił na pustyni Jezusa. Żadnego kłamstwa nie mówił, poza tym, że wykorzystywał to. Boże Słowo, tylko zmanipulowane. Więc, kochani, ta nasza tożsamość duchowa jest niesamowicie ważna, abyśmy mogli określić, złapać kierunek, żebyśmy szli i żebyśmy nie słuchali naszego rozumu, który będzie... Ja nie mówię, że w tej chwili mamy mieć odlot jakiś, słuchajcie, bo to może się też zdarzyć. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pierwszoplanową Bożą wolę mogli uzyskać dla danej sytuacji w naszym życiu. Czasami zbłądzimy, czasami chybimy i co się stanie? Bóg nam odetnie głowę? Nie. Powie, synu, okej, pomyliłeś się, zaczynamy od nowa. Z tamtego miejsca, chociaż nie planowałem dla twojego życia tego miejsca, ale też cię wyprowadzę. Popełniłeś następny błąd? Nie wiem. Związałeś się z osobą na przykład niewierzącą? Nie zapominam o tobie, jest wyjście dla was. Ja już taki przykład, wiecie, może, ale prawdziwy. Znalazłeś gdzieś jakąś, nie wiem, kiepską sytuację, przez coś się wpakowałeś, zrobiłeś błąd, nie wiem, zgrzeszyłeś, upadłeś. Nie jesteś potępiony. Jeżeli przychodzisz do Jezusa, jest droga wyjścia. To działa dokładnie tak samo jak w samochodach, słuchajcie, kto jeździ GPS. Ilekroć byś pomyłek nie zrobił i zamiast do Skoczowa pojedziesz, nie wiem, do Cieszyna, to ci pokaże z Cieszyna droga do celu. A jak się znowu pomylisz i wylądujesz w Marklowicach, nie ma problemu. Wiecie, tylko jest znowu subtelne zagrożenie, że ktoś będzie pobłażał swojemu ciału i będzie mówił, no to w takim razie, skoro nie ma, jak to mówi, piekła, to hulaj duszo, nie? Piekło jest. Ale to nie o to chodzi. Ja mówię do ludzi wierzących. Wierzę, że jeżeli... Nawet popełnisz błąd, nawet popełnisz grzech i przychodzisz do Boga, to w tej jednej sekundzie masz przebaczenie. Czym innym są konsekwencje fizyczne? Czym innym są, bo tego nie zawsze można minąć. Jeżeli, nie wiem, masz żonę i masz ją kochać, a gdzieś, wiecie, z przyjaciółką pojawi się dziecko, to ty możesz się upamiętać. Możesz wrócić, ale pewne konsekwencje już zostają.
Albo na przykład zrobisz przestępstwo fizyczne, nie wiem, ukradniesz coś i nawrócisz się. Bóg ci przebaczy, ale prawo ci nie przebaczy, bo prawo jest kodeksem karnym i pójdziesz, gdzie masz pójść, odsiedzieć. To są konsekwencje fizyczne, ale w duchu, nawet w takich sytuacjach, jesteś wolny. Amen? Bo jesteśmy powołani do wolności. I kochani, ale teraz przechodzę do wersetu, który jest głównym wersetem. I choćbyś cię wszystko inne zapomnieli dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy się teraz skupili na tym wersecie. To jest 2 Koryntian 5 rozdział 15-16. I to jest werset, nazwijmy go, dzisiejszego wieczoru. Werset, który chciałbym, żeby zapadł nam, zaraz o nim coś powiem, głęboko w naszym umyśle, żeby się ten umysł mógł dostosować. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto jest kim jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to teraz znamy Go inaczej. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Amen. Wszystko stało się nowe. I znamy ten werset genialnie na pamięć, wielokrotnie cytowaliśmy, ale ja bym chciał tak być może z innej strony dzisiaj na niego popatrzeć. O czym ten werset mówi? Tu są znowu, jak gdyby, albo możemy podłożyć tutaj trzy poziomy. Jeżeli myślimy o Chrystusie i stąd już nie znamy Chrystusa jako człowieka, znamy Go jako Mesjasza, to wszyscy na to powiedzą amen, bo tak jest. Tak? O tym mówi dokładnie ten werset, że nie znam Jezusa jako cieśli z Nazaretu, chociaż to jest prawda, bo On był w określonym czasie, tylko znam Go jako Mesjasza. Dlaczego? Bo to przyszło jako objawienie. Ale teraz bądźmy konsekwentni. Muszę tutaj Janusza użyć jako mojego przyjaciela, jako wzór. Skoro patrzę na Janusza, to mogę widzieć jako człowieka, który też ma swoje za uszami, tak? I swoje wady, jako mojego brata, ale mogę też widzieć jako duchowego, usprawiedliwionego, świętego człowieka. I jeżeli patrzę na Chrystusa w ten sposób, to tak samo muszę patrzeć na mojego brata. Nie w sposób cielesny, ale w sposób duchowy, bo to jest konsekwencja. Jeżeli Chrystusa nie znamy już w sposób cielesny, to mojego brata i moją siostrę też nie znam w sposób cielesny. Pomimo, że widzę, że siedzi tutaj, wiecie, wczoraj mi tam wykudliła, pogroziła i tam parę rzeczy, ale nie patrzę w sposób cielesny, tylko patrzę na nią w sposób duchowy. I teraz jeszcze lepszy moment. Skoro Chrystusa nie znam w sposób cielesny i swojego brata nie znam w sposób cielesny, to siebie też nie znam w sposób cielesny. I tu jest największy ciężar, bo ja zawsze na siebie jakoś tak patrzę w sposób cielesny. Jeśli Chrystusa znam inaczej, to siebie samego także muszę znać inaczej. Jeśli Chrystusa znam w sposób duchowy, to siebie samego też muszę znać w sposób duchowy, bo jeżeli nie, to znaczy, że jesteśmy dopiero w połowie drogi objawienia, kim jest Chrystus dla mnie. Jeżeli będę znał siebie przez pryzmat moich ograniczeń, przez pryzmat mojej, nie wiem, fizyczności, elokwencji, czegokolwiek innego, to patrzę na siebie w sposób fizyczny. Ja wiem, co zrobiłem wczoraj, pamiętam, co się wydarzyło tam, wiecie, no nie było to chwalebne. Ale Chrystus we mnie jest tym, kim jestem naprawdę. A cielesność musi się temu podporządkowywać. Nie podporządkowywuje się od razu? No trudno, tak bywa, ale jest to proces. Ona się musi podporządkowywać. Ja jako osoba duchowa biorę moją cielesność w karb i będę ją, wiecie, dociskał. Jeśli Chrystusa znam inaczej, to siebie samego także. To jest potężna duchowa konsekwencja. Musimy sobie nadać nową tożsamość. Musimy sobie nadać nową tożsamość, odkleić się od swojej osobowości, bo osobowość jest fizyczna. Moja historia od urodzenia jest fizyczna.
że byłem, wiecie, nie wiem, uczyłem się, czy się nie uczyłem, byłem, nie wiem, łobuzem albo nie byłem łobuzem. Będzie ktoś, kto będzie stale chciał naszą fizyczność nam wytykać. To jest diabeł. Nie pozwólmy mu na to. On ci będzie mówił, a ty jest zborok, a ty i wiesz coś, tak próbowałeś i tak z tego nie wyszło, a i tak nie dasz rady, a język ci się plącze, co będziesz stawał do modlitwy na środek. W życiu żeś nie stawał. Ja tak kiedyś o siebie sobie myślałem, jak mnie poproszono pierwszy raz o modlitwę publicznie, ileś lat temu, to tak się ze mnie lało spocony. Ale powiedzcie, czy tak nie jest. Musimy zacząć myśleć o sobie w sposób duchowy, że duchowa narracja idzie z naszego ducha, a nie z mojego umysłu, nie z moich doświadczeń. Ja, czyli kto? Duchowa osoba, zbawiona przez Chrystusa, uświęcona, usprawiedliwiona. Chrystus zamieszkuje we mnie w postaci Ducha Świętego. Jest pełen chwały, uświęca to, co jest. Moje ciało, wiecie, jest czasami nieposłuszne. Tak jest. Czasami jeszcze fika, czasami jeszcze się zdarzy jakieś, nie wiem, ostrzejsze słowo. Tak jest. Ale ja wtedy do diabła mogę powiedzieć, zabieraj się stąd. I nie możesz do mnie mówić jako do oskarżyciel. Dlatego, że ja to nie duszewna osoba, tylko ja jestem duchową osobą, usprawiedliwioną, zbawioną i się zabieraj stąd. Zabieraj się z oskarżeniami z mojego życia. Czy one są prawdziwe? Tak, bo coś się tam wydarzyło. Czy one są na faktach? Tak, ale zabieraj się stąd, bo ja jestem duchową osobą, zbawioną i nie będziesz mi z mojej starej historii przypominał. Nie będę budował na tym, co za mną, ale będę budował na tym, co przede mną, na tym, co jest w Bożym Słowie. Boże Słowo będzie wyznaczało granice, co mogę zrobić, a co nie mogę zrobić, a nie doświadczenia moje. Amen? Bo moje doświadczenia powie, co ja tu robię. Jakim prawem ja w ogóle mogę mówić do was? To jest moje doświadczenie. Z jakiej okazji ja się chcę tu tak przemądrzać? Jako kto? Tak mówi moje doświadczenie fizyczne. Ale duchowo ja wiem, co chcę powiedzieć, bo mówię też do siebie. I jeżeli weźmiecie to słowo ze sobą, przyjmiecie to słowo. I to zmienia naszą pozycję w Bogu. My potrzebujemy ustalić i ugruntować swoją pozycję w Bogu. I znowu odnoszę się do apostoła Pawła. Paweł pisał, jak między innymi w Koryntianach, jak inni na niego patrzą. A patrzyli na to i mówili mu, a tam postura nędzna, mowa do niczego, no co to za gość jest. A Paweł powiedział, ale ja wiem, jak ja zwiastuję. W mocy i w autorytecie Jezusa Chrystusa. On znał swoją tożsamość. Ja nie wiem, jak on wyglądał, wiecie, są różne tam nauki, ale jakkolwiek widzieli go w ten sposób. Nędzna postura, mowa do niczego, ale widzieli cielesność. A on mówił, tu zasilanie idzie z ducha. Ja wiem, co mam powiedzieć. Ja wiem, bo mi duch podświadcza. Jeszcze lepszy numer, Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, kiedy tam był oskarżany i mówię, bracia, ja stoję przed wami z całkowicie czystym sumieniem. Pawle, ileś gości wsadził do więzienia? Krew na rękach, przyszczepanie. Woziłeś i ciągnąłeś całe rodziny do więzienia, tak? A on sobie stoi i mówi, całkowicie czystym sumieniem, skleroza? Zapomniał? Co robił? Diabeł by chodził za nami, słuchajcie, do końca życia tak, żebyśmy nie mogli się duchowo wyprostować, bo by ciągle przypominał, coś zrobił, aż wsadził do więzienia, aż Szczepana żeś brał udział w kamieniowaniu, a ty tu teraz się wymądrzasz. A on mówi, całkowicie, ale przed sobą, przed Bogiem tak, bo Bóg nie ma chwilowego zaćmienia, ale my mamy. Ale on był tak ukształtowany, że on przed sobą, o to mi chodzi, przed sobą już był tak oczyszczony, że historia dla niego nie istniała. Dlatego, że on wiedział, że on ma grzechy jakie? Mało, zmazane. Bo my przebaczamy i pamiętamy. My przebaczamy i pamiętamy, wiecie.
przebaczę ci, ale ci będę wypominał, no, ale ci przebaczyłem. Ale Bóg tak nie reaguje. Bóg mówi, ja zmazuję. Tak jakby tu była jakaś gąbka, to bym zmazuję, tego nie ma. I to nam się, słuchajcie, w mózgu nie mieści potem. Mówi, jak to, jak można przebaczyć? Jak można zmazać? No nie, no przebaczyć już, dobra, ale będę ci tak przypominał, żebyś tam nie fikał za wysoko. Ale Bóg zmazuje, tego nie ma. Tego jest, wiecie, ciężko nam to jako ludziom zrozumieć, bo my będziemy siebie właśnie oskarżać, nasz umysł będzie ciągle oskarżał. Będzie ci przypominał, słuchaj, narobiłeś tam, słuchaj, no taki bajzel, że do dzisiaj to ludzie pamiętają. I ty tam teraz przychodzisz. Ale Bóg zmazuje. Nie ma śladu. U Boga nie ma śladu. I bierzmy tą perspektywę, która jest. Jakub, ojciec Józefa w Egipcie. Słuchajcie, był głód, była susza i jechał tak naprawdę po prośbie do Faraona. Bez Faraona on wiedział, że fizycznie by umarł. Był taki głód w Kanaanie, że pierwsze wysłał wszystkich swoich synów. Wiecie, tam historia się potoczyła bardzo dynamicznie. W końcu sam tam dotarł i można by powiedzieć imigrant, bo do Egiptu przyjechał. No, ziemia obcych, ziemia niewiernych. Ale on, zobaczcie, jaka była jego postawa duchowa. On stanął przed Faraonem jako ten, w cudzysłowie, żebrak, imigrant i zaczął błogosławić Faraona. A wiemy z innego miejsca, że większy błogosławi słabszego, tak? I on dwa razy tam jest w tym fragmencie napisane, że błogosławił Faraona. Miał taki duchowy pion, był w takiej postawie duchowej, że jakakolwiek fizyczność nie brała, ona była i znowu, ona była prawdziwa, ona nie była kłamstwem, ale ona nie brała nad nim góry. On miał ustawiony swój pion, on wiedział, z kim ma społeczność, on wiedział, z kim jest w przymierzu i guzi go tam interesowało, że jako imigrant na obcym terenie, jako żebrak przyjeżdżał i wiecie, tam dzięki synowi miał koneksje swoje. On wiedział, że duchowo to on jest górą, pomimo, że tu zasiada pan świata fizycznego, ówczesnego. Egipt, który mógł zrobić z nim, co chciał. Potężny kawał świata był w jego zarządzaniu. I biedny Jakub na wozie przywieziony już miał 90 czy 80 lat. Ale wiedział, kto jest jego źródłem. Wiedział, w kim on jest. Dlatego pozwalał sobie, że nad władcą, fizycznym władcą tego świata wyciągał ręce i błogosławił go, bo wiedział, kim on jest. I umysł nie był w stanie mu tego zablokować. Umysł nie był mu w stanie zablokować. Kochani, to pokazuje nam, że życie w naszej duchowej tożsamości i autorytecie stawia nas w zupełnie nowym miejscu. Duchowo nowym miejscu, a też fizycznie nowym miejscu, bo nasza duchowość zawsze ma przełożenie na fizyczność. To zapewnił nam Bóg przez ofiarę swojego Syna Jezusa Chrystusa. On to uczynił dla ciebie i dla mnie. I jeżeli tego nie będziemy brać, to będziemy chybiać z celu. To będziemy chybiać z celu. Że będziemy się zatrzymywać w połowie drogi. Owszem, jesteśmy zbawieni, wszystko fajnie, ale całe dziedzictwo w duchu, które jest dla mnie przeznaczone, ma dla mnie, nie chcę powiedzieć małą, ale drugorzędną wartość. Dlatego, że rozum będzie mi z moich doświadczeń udzielał wskazówek. Z moich doświadczeń. Byłeś biedny, skończyłeś tylko trzy klasy podstawówki, to tam i miałeś do szkoły jeszcze pod górkę. To będzie twoja rzeczywistość. Taką rzeczywistość w sobie musimy łamać, bo jesteśmy duchową istotą, która ma duszę i zamieszkuje w ciele. Więc rozpoznajmy tą duchową istotę w sobie. W sobie, nie mówię w innych, w sobie, bo w innych to łatwiej nam idzie, ale w sobie. Przyjmijmy tą tożsamość i nie patrzmy na siebie z fizycznego i naturalnego punktu widzenia. Postrzegajmy siebie tak, jak Bóg nas postrzega. Amen. Amen, kochani. Więc tak jak powiedziałem na początku, muszę teraz podsumować czterema punktami, bo uczę się cały czas.
Więc dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, a Bóg jest duchem, więc to jest pierwsze. Posiadamy ducha, albo inaczej, jesteśmy duchem, posiadamy duszę i zamieszkujemy w ciele. I mówi o tym wystarczająco Biblia, aby rozdzielić każdy z tych aspektów. I nie znaczy, że jeden jest gorszy, czy musimy znać, do czego jest co. Duchowa istota potrzebuje duchowego pokarmu i on idzie przez ducha. Umysł potrzebuje swojego pokarmu, ciało potrzebuje swojego pokarmu, a jako tacy jesteśmy cali stworzeni na podobieństwo Boże, aby każda z tych istot, z tych sfer naszych oddawała Bogu chwałę. Cielesność musimy odsuwać na drugi plan i to ona musi być podrzędna pod duchową rzeczywistością w nas. I nawet jeśli w ten sposób poznałem Chrystusa, to już Go znam inaczej. I nawet kiedy znam swoją cielesność, to dzisiaj patrzę już na siebie inaczej, jako na duchową istotę, a ta cielesna jest dla mnie drugorzędna. Nie znaczy, że jej nie ma, nie znaczy, że mogę, wiecie, się rozłączyć i wyjść, a coś tutaj zostanie. Nie. To jest jedność. Ale to duch we mnie ustanawia standardy dla mojego życia. Nowa tożsamość to duchowa tożsamość i ona ma brać górę. Nasza pozycja, nasza w nas. Ona ma brać górę w nas. Nasza pozycja to duchowa pozycja, którą wypracował Jezus. Jeżeli nie będziemy, kochani, o siebie w ten sposób myśleć, to słowo objawione będzie się niestety od nas odbijać. Rzucę jeszcze taki jeden przykład, list do Efezjan, gdzie w ogóle Paweł mówi w liście do Efezjan, w ogóle się modlę o objawienie, tam jest w pierwszym rozdziale, modlę się dla was o objawienie tego, co pisze, a w drugim rozdziale pisze ten werset słynny, który często też powtarzamy, że my zasiadamy wraz z Chrystusem. I teraz rozum będzie mówił, no jak zasiadasz wraz z Chrystusem, jak siedzisz tu pod słupem? No jak możesz zasiadać w Chrystusie, tak? Ale w duchu, bo pytanie jest, kto zasiada? Ja w duchu zasiadam. Pomimo, że fizycznie chodzę po ziemi, pomimo, że fizycznie chodzę do pracy, pomimo, że fizycznie mam swoje wzloty i upadki, mój duch, jego miejsce jest wraz z Chrystusem. I wtedy to słowo na przykład może być dla nas żywe. Inaczej rozbije się po prostu przez rozumowanie umysłowe. No gdzie zasiadasz z Chrystusem, jak tu ledwo siedzisz na tym stołku? No jest tak, ja nie wiem, ja może jestem chłopem, ja muszę mieć łopatologicznie pewne rzeczy w głowie poukładane. Może kobiety mają inaczej, czy moja żona mówi, że kobiety mają inaczej, że nie, to inaczej funkcjonuje. Ale ja muszę mieć łopatologicznie, wiecie, dla siebie samego poukładane, żeby nie było sprzeczności, bo jak są sprzeczności, to wiecie, no to zatrzymują mnie, o, w ten sposób. Jeżeli wiem, że duchowa istota, moja część duchowa zasiada wraz z Chrystusem, to ja na to mogę powiedzieć, tak, zgadzam się, tak, pomimo, że ja fizycznie jestem tu, że mój umysł jest tutaj. I takich objawień Bóg chce do twojego i mojego życia przynieść dużo więcej, każdego dnia na nowo. Ale my to musimy duchowo rozsądzać. I musimy duchowo na to patrzeć.